Dzisiaj D jak disklok. To zabezpieczenie motocyklowe montowane na tarczę hamulcowej przedniego lub tylnego koła. Montaż polega na umieszczeniu w otworze bolca, który po zaciśnięciu skutecznie blokuje koło. Blokadę najbezpieczniej jest zamontować na tylnej tarczy, ale ze względu na łatwiejszy dostęp i mniejsze ryzyko pobrudzenia smarem, najczęściej zakładana jest na przednią. Coraz częściej blokady są wyposażane w czujnik z alarmem. Uruchamia się o wyłącie wstrząsu, odstraszając potencjalnego złodzieja i zniechęcając przechodniów do siadania na naszym motocyklu. Plusem jest to, że bardzo łatwo go przewieźć. Jest lekki, niewielki, zajmuje bardzo mało miejsca i nie wymaga specjalnego elementu typu słupek czy barierka podczas parkowania, jak w przypadku innych zabezpieczeń. W kolejnych filmach pokażemy jeszcze więcej ciekawych rozwiązań.